Hej, witajcie w nowym filmie, a mianowicie w holu z IKEA. Tak, znowu byliśmy w IKEA i tak, znowu wydaliśmy więcej niż zamierzyliśmy, ale to chyba jest standard i chyba każdy tak robi. Jak idzie do IKEA, to wydaje znacznie więcej niż zamierzał. Pojechaliśmy po kilka rzeczy, tak naprawdę bardzo spontanicznie, bo wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że nam kilku rzeczy brakuje, ale nigdy nie mieliśmy czasu, żeby podjechać, a dzisiaj tak spontanicznie po prostu zebraliśmy się, stwierdziliśmy, okej, okay, Nikoś się wyspał, można jechać, sobota, co nie jest dobrym pomysłem, bo w sobotę jest bardzo dużo ludzi i myślałam, że dzisiaj tych wszystkich ludzi tam po prostu, wiecie, skopa przesunę. No, w każdym razie byliśmy, wydaliśmy sporo kasy, zaraz Wam wszystko pokażę i zacznę od największej rzeczy, ale to był bardzo w ogóle niestandardowy wypad do IKEA, bo po pierwsze, mój mąż nie zjadł ani jednego hot doga po wyjściu, co jest bardzo, bardzo dziwne, a druga sprawa, że nie kupiłam ani jednej świeczki. Znaczy, tea lighty kupiłam, ale to się nie liczy, żadnej świeczki zapachowej, a to jest bardzo, bardzo dziwne. Okej, mam nadzieję, że nic Wam tutaj nie zasłania, bo mam całe pudło rzeczy. Zaczynamy od największej rzeczy, a mianowicie od takiego, nie wiem jak to nazwać, wieszaka. Nie wiem, jak to się w ogóle powinno nazywać. To ma nazwę mulig. Ja Wam spróbuję to pokazać jakoś do aparatu. Nie wiem, czy to widzicie na tym obrazku, który jest tutaj nadrukowany. To jest taki wieszak do skręcenia, który chcemy postawić w garderobie. To jest taki, wiecie, na dwóch nóżkach po prostu zwykły taki pałąk, na którym się wiesza wieszaki. I w garderobie po prostu mamy taki jeden i nam brakuje, bo mamy za dużo kurtek, płaszczy i takich różnych marynarek, różnych dziwnych rzeczy. Więc zakupiliśmy drugi, bo na spokojnie się on zmieści, a po prostu brakuje nam miejsca do przechowywania, żeby wieszać kurtki i niektóre po prostu spadają z tego wieszaka i tak dalej. Dlatego był nam potrzebny drugi i to jest bardzo tanie w ogóle, bo to kosztuje 27 zł. Ja mam tutaj w ogóle paragon, ale wiecie co, żebym ja to wszystko szukała na tych paragonach, to jak czegoś nie będę pamiętała ceny, to będę Wam szukała wtedy na paragonie, ale to na pewno kosztowało 27 zł, bo mam aż w szoku, że aż tak mało. Dobra, teraz to położę, żeby mi nie fiknęło. Ok. I przechodzimy dalej do dużych rzeczy. I jest to taka półka, która oryginalnie chyba jest na zdjęcia. Tak mi się wydaje, tak jest nazwana, że to jest półka na zdjęcia. Niektórzy ją wykorzystują do trzymania książek, na przykład dla dzieci, tak frontami. A ja jej używam do przypraw. I jeżeli oglądacie moje daily vlogi, no to na pewno widzieliście nieraz w mojej kuchni, że właśnie ja mam te półki i na to mam te pojemniczki na przyprawy. Moment, teraz mi wszystko poleci. No właśnie. Te pojemniczki ja je stawiam sobie tak po ukosie, że one nie są tak, tylko tak ukosem. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Jak zajrzycie kiedyś do daily vloga, to na pewno zobaczycie. Ale brakowało mi. Mam już takie dwie półki i tych przyprawników, pojemników się mieści tutaj 9. Gdzieś tam jeszcze jeden mi się wala w szufladzie, więc kupiłam też dwa te zestawy tych pojemniczków na przyprawy. No i tą półkę będę miała trzecią, bo po prostu brakuje mi, bo użyłam tyle przypraw, że nie mieszczą mi się i 18 to jest zdecydowanie za mało, więc będę miała teraz 27. No, więc taka półeczka i ona kosztowała 15 zł, natomiast te pojemniczki, jak one się nazywają, rajtan. Te pojemniczki, jeden zestaw kosztuje 5,99, a ja mam dwa. O, proszę bardzo, więc będzie jeszcze więcej przypraw w mojej kuchni. I w ogóle z tego co wiem, to IKEA to inaczej przedstawia. Te słoiczki stoją właśnie tak pionowo, normalnie, na takich półeczkach małych, drewnianych, takich krótszych i tam się normalnie mieści właśnie ich wtedy cztery, ale to u nas nie zdało egzaminu i to nam się po prostu lepiej sprawdza, dlatego tak właśnie używamy ich. Okej, dalej mam takie dwa kartony, które są dla mojej mamy, bo sobie zamówiła, jak usłyszałam, że jedziemy do IKEA, no to stwierdziła, że bardzo chce. I są takie zwykłe pudełka, no jak nie będę rozkładać, zwłaszcza, że jutro jedziemy do mojej mamy i je zawozimy. Ale one są takiej wielkości, jak widzicie, tutaj jest pokrywka. I one są gdzieś takie wysokie, nie jakieś bardzo duże. Zamówiła sobie dwa, więc je kupiliśmy i one mają bardzo ładny kolor, taki błękitny. I te pojemniki, jeden kosztował 30 zł, 29,99, więc moim zdaniem jak na takie pudełko to jest sporo, ale jest bardzo ładne, pojemne i ja też takie mam i używam i trzymam w nim rzeczy do paznokci, więc mi się też dobrze sprawdza i myślę, że jest wart tej ceny, mimo że to jest dużo. Okej, przechodzimy dalej już teraz do drobniejszych rzeczy z tego co mi się wydaje. Dobra, jeszcze jedna duża, to jest panda, nie mogliśmy się powstrzymać, Nikoś ostatnio bardzo lubi pandy. No i chcieliśmy mówić jakiegoś pluszaka, tam były jakieś krokodyle, jakieś lamparty czy coś takiego. No ale zobaczył pandę i się w niej zakochał i ja miałam go w chuście w ogóle, wziął ją do chusty, wsadził i razem z nią chodził po IKEA, więc... No więc słodka jest bardzo i kosztowała chyba 15 zł.
z tego co pamiętam, wybaczcie, nie chcę mi się szukać już na paragonie. Dobra. Kolejna rzecz to jest taka butelka. Jeszcze kupiliśmy chyba bidon, ale jakoś go nie widzę. Mateusz sobie wziął taki bidon, on jest taki z jakiegoś takiego tworzywa szkłopodobnego. To jest plastik, ale Mateusz mówi, że to jest taki w pełni biodegradowalny, bo mi zależało na jakiejś takiej butelce, żebyśmy mieli na wyjście, żeby po prostu sobie nalać kranówki. Bo ostatnio coś mi, jakaś taka ekomania naszła i się doczytałam u Kasi na blogu. Jak się nazywa ich blog? Nie wiem, ale na Instagramie się nazywają Mrs. Harmony, Kasia się nazywa. I nie wiem, czy blog się tak samo nazywa, ale jak wpiszecie w wyszukiwarce Google, na pewno Wam wyjdzie. Jeżeli wpiszecie Mrs. Harmony, to na pewno Wam wyjdzie Kasia. I ona stworzyła świetny post właśnie na temat tego, jak być bardziej eko w tym roku, więc bardzo Wam polecam zajrzeć na ten post, bo naprawdę się można wiele, wiele rzeczy dowiedzieć. Między innymi tego, że więcej drobinek plastiku upływa w butelkach z wodą, takich plastikowych, jak kupujemy wodę mineralną, niż w wodzie kranowej. I wodę kranową jest zdrowiej pić niż tą butelkowaną, dlatego ja stwierdziłam, że chcę coś mieć na wynos, takiego właśnie poręcznego, żeby sobie wrzucić do torebki. No i zakupiliśmy taką butelkę, nie było takich szklanych, wiecie, szklana też jest bardzo ciężka, więc teoretycznie mogłabym nalewać do szklanej butelki takiej zwykłej po wodzie małej, ale po pierwsze ona ma małą pojemność bardzo, a poza tym zależało mi na czymś też, co mam pewność, że się nie rozbije, nie będzie przeciekało i tak dalej, a stamtąd to nigdy nic nie wiadomo, więc kupiliśmy taką. Dobra, następna rzecz to jest taka podkładka pod telefon, również jest dla mojej mamy, bo ja ją miałam już dawno, dawno, kupioną kilka lat temu i ja jej używam teraz pod prysznicem na przykład, sobie stawiam na półeczce i sobie wsadzam telefon, więc mogę sobie oglądać YouTube właśnie w czasie kąpieli, ale często na przykład z moją mamą rozmawiam na FaceTime'ie i mamy wideo włączone, wiecie, w czasie kiedy coś robimy po prostu, więc jak sobie z nią rozmawiam, to gdzieś trzeba ten telefon postawić. No i mama stwierdziła, że też chce taką podstawkę, żeby mogła sobie po prostu telefon tam włożyć i ze mną gadać. Więc taka podstawka, a ile ona kosztowała, tego nie pamiętam. Jak to się nazywa? 9,99. Nie ma tutaj nazwy, to się nazywa Bergenes. Jakoś tak, uchwyt na telefon. 9,99, więc tak. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mam rękawicę kuchenną. My mamy takie łapki silikonowe, które kiedyś kupiłam chyba w Biedronce. Ale one nam się średnio sprawdzają, szczerze mówiąc, i trzeba szybko tak czy inaczej wyciągać te blachy, bo okej, złapać blachę się da, ale bardzo szybko zaczyna parzyć w te palce, bo nie wiem, ten silikon albo jest za cienki, albo coś, nie wiem, ale da się jednak poparzyć przez ten silikon, dlatego potrzebowaliśmy czegoś jednak, co nam bardziej ochroni te ręce i kupiliśmy taką rękawicę kuchenną, ona kosztowała 15 zł i no spoko, nie jest zła. Były też takie tańsze za dychę, ale one były jakoś tak średnio wyprofilowane i ja mówię, to jest bardzo nieporęczne, będzie ciężko tam wyciągać blachy. A tym na pewno damy radę, więc taka rękawica. Dalej w temacie kuchennym pozostając, mamy takie szczypce, które nam się po prostu przydadzą, czy nikogoś nawet będzie miał do zabawy, ale też, żeby na przykład coś obrócić na patelni. Ostatnio czegoś nam takiego brakowało, jak o coś obracaliśmy. Nie pamiętam, co to było, ale coś chcieliśmy obrócić na patelni, wiecie, łopatką trzeba było to podważać, przerzucać i to było bardzo niewygodne, dlatego zakupiliśmy takie szczypce. One z tego, co pamiętam, kosztowały 4 zł. Dalej mamy taki zestaw obieraczki i nożyka, który teoretycznie chyba jest dla dzieci i to jest niby od 8 lat, ale widziałam właśnie na jednym blogu, dziewczyna pokazywała, że jej dzieci używają, które mają 3 i 4,5 lat chyba jakoś tak i używają z powodzeniem, może nie noża na początek, noż to dla starszego dziecka, zwłaszcza, że on jest też bardzo ostry, więc nawet najpierw trzeba go samemu trochę poużywać i stępić, ale on tutaj ma też takie zabezpieczenie, jak widzicie, taki haczyk, że dziecko sobie nie podłoży tutaj paluszka pod samo ostrze, tylko właśnie tutaj się zablokuje, no i obieraczka też taka przystosowana do małych łapek, więc mam nadzieję, że to nam się sprawdzi. I ten zestaw chyba kosztował 25 zł. Ja tak się zastanawiałam, w sumie to jest dosyć dużo, wiecie, za obieraczkę i nożyk. Ale żeby nikogoś, on bardzo lubi mi pomagać w kuchni, więc żeby miał swój zestaw, no to mu wzięliśmy, tak, 25 zł, właśnie sprawdziłam, Smabit się nazywa, więc Wam też, jak mi się sprawdzi, to Wam polecę, pewnie w którymś vlogu. Dobra, dalej, tak jak mówiłam, mam Tea Lighty, mam dwa zestawy, jeden taki duży i jeden mniejszy, tylko że ten mniejszy jest z dużymi Tea Lightami, a ten duży jest z małymi Tea Lightami, dobrze mówię? I to są kolejne rzeczy, które poprosiła mnie moja mama. My tych Tea Lightów mamy, niedawno kupiliśmy cały zestaw, a tutaj jest 100 sztuk, więc jeszcze trochę ich poużywamy. I to są takie, wiecie, które ja używam do kominka zazwyczaj i moja mama chciała jeszcze jeden zestaw, tutaj są 24 sztuki takich większych. I one się palą 9 godzin, a te 4, więc tak, i ile one kosztowały, już Wam mówię. Glimma.
Jedne kosztowały 9,99, a drugie 11,99, ale które ile, to tego Wam nie powiem, bo nie mam pojęcia. Dalej mamy taki dzbanuszek, który jest teoretycznie na mleko, ale może być też na jakiś sos albo coś takiego. I mimo że my rzadko sobie nalewamy do kawy, wiecie, tak mleka z dzbanuszka, to czasami jak są goście, no to jednak fajnie mieć coś takiego. I ja mam jeden, ale ten mnie bardzo zauroczył, bo nie wiem, czy to widzicie, ale to jest jeżyk. Mam nadzieję, że to widać, że to jest jeżyk. Tutaj ma nosek, oczka, a tutaj są właśnie, powiedzmy, że kolce. Więc bardzo mnie zauroczył i był w ogóle na jakiejś takiej wyprzedaży, on chyba kosztował 7 zł. Tak, 7,99, więc bardzo mnie zauroczył i stwierdziłam, że bardzo chcę go wziąć ze sobą do domu. Więc taki dzbanuszek na mleko. Dalej mam taką lampkę, też znaleźliśmy gdzieś na wyprzedaży, ona chyba kosztowała 6 zł. I mi po prostu brakuje jakiegoś oświetlenia w kuchni, takiego, wiecie, przy samej ścianie. Więc pomyślałam, że sobie do półki po prostu od spodu doczepię chociaż jedną taką lampkę, żeby mieć wieczorem, kiedy Nikoś już śpi, żeby nie zapalać też górnego światła, żeby go to nie oślepiało, bo on ma pokój jakby naprzeciwko kuchni, więc żeby go to nie raziło, więc zakupiłam sobie taką jedną lampkę, stwierdziłam, że 6 zł to nie jest dużo, po prostu ją przyczepię od dołu do półki i będę mogła sobie na spokojnie coś wieczorem robić w kuchni. Okej, okay. I dalej mamy pojemniki i miseczki, więc najpierw może miseczki. Miseczki takie. 4 sztuki jednakowe. Mamy już je dwie. Kupiliśmy przy przeprowadzce po prostu na próbę, czy nam się sprawdzą, bo mamy zestaw też z tego zestawu, tylko że szare naczynia, całą zestawę obiadową. A miseczki kupiliśmy tylko dwie na próbę, bo nie wiedzieliśmy, czy będziemy ich używać, bo tam są w zestawie głębokie talerze, ale używamy ich, czy to na smoothie bowl, czy na jakieś muesli rano. Więc one nam się przydają i wiecie, ja zawsze po śniadaniu muszę ją myć ręcznie, żeby nie wsadzać do zmywarki, żeby po prostu mieć na następny dzień właśnie miseczki czyste, więc kupiliśmy sobie 4 sztuki i one chyba jedne kosztują ile? 4,99, więc na wszystkie zapłaciliśmy dwie dyszki, no 4 sztuki, więc teraz mamy 6, powiedzmy, że połowę zestawy, ale myślę, że na tyle nam na spokojnie starczy, zazwyczaj nie miewamy więcej gości, a jak będą, to po prostu będą jedli z różnych. Okej. Tutaj mam jeszcze taką ściągaczkę, którą kupiliśmy pod prysznic, bo teraz kabinę prysznicową po prostu codziennie trzeba spryskać takim specjalnym sprayem z Lidla, który się super sprawdza tak w ogóle, ale on przeokrutnie śmierdzi i jest to uciążliwe jednak codziennie go używać i chociaż to wystarczy powiedzmy raz na tydzień umyć kabinę tym płynem, ale jednak gdzieś tam te zacieki zawsze zostają, ciężko jest to później domyć, więc stwierdziliśmy, że po prostu codziennie po kąpieli będziemy sobie taką ściągaczką ściągać tą wodę i wtedy nam się nie będą robić takie zacieki, więc kupiliśmy. Mam nadzieję, że Mateusz rzeczywiście będzie tego używał i to robił, bo to był jego pomysł. I ile to kosztowało? Nie wiem jak to się nazywa, ludzie. Linnagen, jakoś tak, 4,99. Te szwedzkie nazwy mnie po prostu czasami zabijają. Okej, okay, i na koniec mam jeszcze pojemniki. Jeden taki mniejszy, mały, który nie wiem ile kosztował. Okay, 7,99, taki mały pojemniczek. I oprócz tego mam jeszcze 3 takie duże, których mam już dużo w swojej kuchni, bo my mamy dużo otwieranych szafek, a nie szuflad, czego bardzo, bardzo żałuję, ale żeby właśnie sobie zrobić taką imitację szuflad, to tam wkładam takie pojemniki i jak czegoś szukam, co jest gdzieś głęboko schowane, to po prostu sobie wysuwam cały ten pojemnik i wiem, co jest tam dalej w szafce schowane, więc mi się bardzo dobrze te pojemniki sprawdzają i tak jak mówię, mam ich już dużo w swojej szafce, mam jeszcze jedną całą szafkę niezagospodarowaną, a właściwie to dwie i stwierdziłam, że bardzo mi się przydadzą jeszcze te pojemniki, właśnie ich więcej i one kosztowały, te pudełka, 1,899, więc to jest bardzo dobra cena, moim zdaniem można do nich dokupić pokrywki, ale ja tego nie chciałam, bo wiecie, jak ja tutaj wsadzę jakieś makarony, ryże, kaszę czy coś, to wszystko i tak będzie wystawało. Nie chciałam też tych wysokich, bo czasami są jednak niższe, jakieś słoiczki, pojemniczki, więc wolę, żeby mi coś wystawało, nad nie zamykać tego, tylko właśnie mieć takie otwarte pojemniki. Więc to właśnie na koniec. I chyba wszystko Wam pokazałam. Wydaje mi się, że tak, że nic nie pominęłam. Mam nadzieję, że Wam ten vlog, że ten film Wam się podobał, ten haul, że nie przeszkadzało Wam to bardzo, to żółte światło. Ja już idę się kąpać, pozostawiać to wszystko po domu i tak. No ale chciałam Wam pokazać, bo tak jutro półkę trzeba będzie przykręcić, złożyć ten cały wieszak, pudełka zawieźć do mojej mamy, podstawiać te pudełka, miseczki schować i tak dalej. Pomyć najpierw oczywiście, więc chciałam Wam już to pokazać, żeby po prostu ten haul był nagrany i go, żebym Wam jak najszybciej opublikowała. Dobra. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli się podobało, to poproszę o łapki w górę i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!